Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części naszego cyklu o Palmas Flamenco. Dzisiaj trochę technik i trochę ćwiczeń do palmas związanych z formą, która nazywa się tangos. Pamiętajmy o dwóch technikach, czyli cichym i głośnym, czyli sordas i fuertas, i wykorzystujmy te dwie techniki na zmianę. Zapraszam serdecznie do ćwiczeń i do zobaczenia następnym razem.